Dzień dobry. Na progu 9 niedzieli po Trójcy Świętej 9 sierpnia 2020 roku. Cieszę się, że znów mogę się razem z Wami spotkać, by zanurzać się w prawdy Bożego Słowa, by zastanawiać się nad tym, co On swej miłości, dobroci nam daje, ale także by wspólnie się modlić. Witając wszystkich, pragnę swoje powitanie spiąć klamrą Bożego Słowa, hasłem rozpoczynającego się tygodnia, które proponuje broszurka z Biblią na co dzień. Dziś w haśle tygodnia w Ewangelii według świętego Łukasza w 12 rozdziale i 48 wierszu czytam: komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Znana jest nam dobrze wszystkim wypowiedź Pana Jezusa, właśnie ta wypowiedź. Na pewno słyszeliśmy ją nie raz i nie dwa, słyszeliśmy wiele jej interpretacji i wyjaśnień. Jednakże ilekroć czytamy te słowa, ilekroć się nad nimi zastanawiamy, przynajmniej ja, gdy zastanawiam się nad tym wersetem, to zawsze odnajduję w nim coś innego, coś szczególnego. Zawsze zwracam uwagę na zupełnie inny szczegół, który kiedyś nawet nie przyszedł mi na myśl. I dziś również pragnę podzielić się z Wami moimi przemyśleniami, moimi spostrzeżeniami dotyczącymi hasła rozpoczynającego się tygodnia. Słowa Pana Jezusa nie dotyczą tylko i wyłącznie, jak dziś niektórzy uważają, przełożonych, biskupów, księży, teologów, rady synodalne czy rady parafialne. Ale te słowa dotyczą każdego człowieka. Dotyczą ciebie, dotyczą i mnie. Może to zaskakująca teza. I możemy postawić sobie tu pytanie: co ja posiadam? Co mnie powierzono? Przecież nie jestem właścicielem żadnej firmy. Nie zajmuję jakiegoś eksponowanego stanowiska. Nie jestem członkiem rady parafialnej i tak dalej, i dalej. Można by było mnożyć. Ale ja pytam, czy naprawdę nic nie otrzymałeś? Zastanów się. Każdy z nas otrzymał bardzo wiele. Otrzymałeś życie, otrzymałeś zbawienie i to darmo z łaski przez Jezusa Chrystusa. Masz swój dom, masz swoją rodzinę, jesteś zdrowy, masz pracę. Czego jeszcze potrzebujemy? Apostoł Paweł powiada: dosyć masz, gdy masz łaskę Pana. I w kontekście tych słów stwierdzam, że rzeczywiście coś otrzymałem. I teraz powinienem o to wszystko zadbać, aby to należycie funkcjonowało. Tak, to ja, jako osoba wierząca, jestem zobowiązany swoją postawą, swoim zachowaniem, swoim postępowaniem, swoją mową składać świadectwo o Chrystusie. To ja jako chrześcijanin mam budować dobrą atmosferę domową, mam budować dobre, domowe, rodzinne relacje oparte na Chrystusie. Czy ja tak czynię? Czy ja tak postępuję? Kochani, Bóg pozwolił nam cieszyć się swoimi dziećmi, pozwolił cieszyć się wnuczętami. Pięknie, ekstra, wspaniale. I pamiętajmy, że jesteśmy zobowiązani do wzniecenia w ich serca iskierki Bożej miłości, Bożej dobroci. Chciejmy swoją postawą zachęcić naszych bliskich, drogich, kochanych, naszych domowników do lektury Bożego Słowa. Chciejmy razem z nimi usiąść i wspólnie się pomodlić, pójść do kościoła na nabożeństwo, a jeśli nie można, to wspólnie przeżyjmy nabożeństwo online. To możemy dać drugiemu człowiekowi. Tak wiele dał nam Bóg. I z tego wszystkiego zostaniemy rozliczeni.
Zostaniemy rozliczeni z każdego słowa, także tego nieużytecznego. W Bożym Słowie czytamy, z każdego nieużytecznego słowa zdasz sprawę. I zdając sobie z tego sprawę, że nie wszystko w tym moim życiu jest najlepsze i nie wszystko jest w porządku, chociaż tak wiele od Boga otrzymałem, w pokorze uginam swoje kolana i wołam i zachęcam do naszej wspólnej modlitwy. Módlmy się. Przedwieczny Boże, Panie życia, Tobie chwała na wieki wieków i to Twoją chwałę wyśpiewują chóry aniołów. Ty jesteś stworzycielem nieba i ziemi, dawcą dobrych i doskonałych darów. Z wdzięcznością w tej chwili stajemy przed Twoim obliczem i dziękujemy za miłość i za dary Twojego serca ojcowskiego. Obdarzasz nas różnymi darami i chcesz, abyśmy nimi służyli naszym siostrom, braciom, naszym domownikom, tym wszystkim, których stawiasz na naszych drogach i ścieżkach życia, aby w ten sposób pomnażała się między nami chwała Twoja i wielbione było Twoje imię. Często zaniedbujemy nasze powinności i jako Twoi wyznawcy nie pomnażamy darów Twoich, zachowując je jedynie dla siebie. Przebacz nam nasze zaniedbania i dopomóż przez Ducha Świętego do wypełniania naszych codziennych powinności. Pragniemy być wiernymi, dobrymi Twoimi szafarzami. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen. Życzę Wam wszystkim dobrej, błogosławionej niedzieli, dobrego, błogosławionego dnia, spotkania z Jezusem Chrystusem i dzielenia się Nim z innymi. Do zobaczenia z Bogiem.